Dobry wieczór. Witam w pierwszych po świętach i w nowym roku wieczorynce. Witam mojego gościa, Joasię Paluszkiewicz. Witaj, Joasiu. Dobry wieczór, cześć Aniu, dzień dobry wszystkim. No my jesteśmy na ty, więc nie będziemy tu mówić. Znamy się bardzo długo, podglądamy i zresztą jesteśmy z tego samego miasta, bo jesteśmy łodziankami, prawda? Tak jest, zgadza się. Chociaż mnie teraz wywiało poza Łódź, ale znamy się wiele lat, podglądamy, ale tak pozytywnie. Chciałam tylko powiedzieć a propos certyfikacji, którą fundacja dokonuje placówek, to w tym tygodniu ruszam w trasę, bo już teraz taki jest kolejny etap certyfikowania placówek, więc będę miała dwie placówki, przedszkole i szkołę, więc zapraszam serdecznie, kto jest chętny, żeby wejść pod skrzydła fundacji. A my dzisiaj będziemy sobie rozmawiały o takim, wiesz, marzeniu dyrektora, żeby mieć samodzielnych nauczycieli, ale z drugiej strony jako dyrektor, to wiesz, nie wiem, czy bym chciała. Zresztą pamiętam, w mojej zapowiedzi tak było, że czy to jest marzenie, czy to jest utrapienie mieć samodzielnych nauczycieli. Jak ty to odbierasz? Ja myślę sobie, Ania, że to zależy. To zależy... Przede wszystkim chyba od dyrektora, bo jeżeli dyrektor jest odważnym dyrektorem, to myślę sobie, że nie będzie bał się mieć pod skrzydłami samodzielnego nauczyciela. Ja powiem szczerze, miałam dosyć burzliwą swoją drogę zatrudnień, przedszkoli, ponieważ podejmowałam pracę w 91 roku. Jak wiesz, to był rok, kiedy likwidowano przedszkola. O, tak. U nas... A w Łodzi bardzo dużo placówek było zamykanych, jeżeli tak. Chodzi o Łódź. Tak, dokładnie. Więc ja tak naprawdę nie byłam z tych nauczycieli, którzy przyszli do pierwszej placówki i tam już zostali, tylko co roku przeszłam tak naprawdę wiele dzielnic. I wielu dyrektorów. I wielu dyrektorów, tak. I no właśnie, nie mogę dać tutaj takiej odpowiedzi, że tak, jednoznacznej, że tak, że samodzielny nauczyciel to jest coś fajnego dla dyrektora, bo bywało różnie z tymi dyrektorami. Pamiętam też pierwszy mój zachwyt, kiedy wchodziła bardzo szeroko twórczość do Łodzi. To był ten program przedszkolaki, chyba krok pierwszy, przedszkolaki krok drugi. I ja skończyłam takie szkolenie dotyczące twórczości. Przyszłam taka zachwycona tym wszystkim, wiesz, do mojej pracy. A pani dyrektor do mnie mówi, no to teraz niech pani to schowa do szuflady i zapraszam do pracy. I to boli, prawda? I to boli, bo no szczególnie chyba młodego nauczyciela, który tam chce w jakiś sposób się wykazać, prawda? Zresztą ja chłonęłam te wszystkie nowinki wtedy, te nowości, które się tam pokazywały. Ty cały czas chłoniesz, ty trochę zdradziłaś rąbka tajemnicy o swoim małym stażu pracy, bo w 91 roku zaczęłaś, tak? Czyli no, to troszeczkę już minęło, ponad 30 lat, przepraszam za ten wiek, ale no tak jest. Sama prawda. Sama prawda i cały czas masz niedosyt. Ja tylko powiem wszystkim, którzy przychodzą do nas, bardzo dziękuję za gromadne przychodzenie. Za 30 minut pokażemy bardzo fajne rozwiązania, bo przygotowałaś zdjęcia, to co robisz, bo ty jesteś nauczycielem, który jest cały czas uczącym się. Cały czas masz niedosyt tej wiedzy, a to, co jest jeszcze fajne, że ty się uczysz i wprowadzasz w życie. Zresztą bardzo dziękuję, bo ty też pisałaś artykuły na Plan Daltoński, na stronę i pokazywałaś swoje działanie w błocie. Jesteś chyba najbardziej zachwycona edukacją proekologiczną, takie Reggio Emilia, prawda? Nie wiem, bo ty wszystkie kochasz, wszystkie rzeczy, co dzieci kochają, ale tak najbardziej. To znaczy, wiesz co, też jak się zastanawiałam, czy można by mnie było gdzieś tam przyszufladkować, to nie. To chyba nie, bo jeżeli ja, nie wiem, coś czuję tak samą, całą sobą i widzę, że to działa na dzieciaki, one chętnie w to wchodzą i fajnie działają, to jak gdyby to jest to coś, w co wchodzę i co lubię robić. Natomiast nie mam takiej chyba...
ulubionej, ulubionej, wszystko razem wymieszane w tym worku, to daje taką cudowną bombę, którą można robić z dzieciakami. Bo Wiesz co, ja im. tutaj wejdę ci w słowo, przepraszam Jasiu, jak byłam kiedyś w klasach autorskich, wiesz, w Łodzi 37, to przyjechał do nas profesor z Niemiec i powiedział, że dobry nauczyciel to jest jak taka pszczoła, który sobie siada od kwiatka do kwiatka, wie jaki miód ma wyprodukować i on wie na jakim kwiecie ma usiąść. Więc ty jesteś jak ta pszczoła, bo mi się przypomniało, tak? Która sobie siada, bo wie, co jest dla jej dzieci najważniejsze. I jeszcze takie pytanie kluczowe, za co cię kocham. Czy pracujesz na pakietach? Nie, absolutnie nie pracuję na pakietach i powiem ci, że udało mi się przez 30 lat pracować na nich krótko, bo jakbym teraz miała odnieść się, to pamiętam jakiś epizod na pewno z książkami Joasi Białobrzeckiej. O, ale to są dobre książki, Ale chciałam tak, ale powiedzieć. to są dobre i powiem szczerze, że dużo rzeczy takich pomocy, takich do działania z dzieciakami tworzyłam na bazie tych książek. Tak jak program Doroty Dziamskiej obecny jest naprawdę fajny. Tak jak program, Joaś tutaj nie wiedzą, że ja o tym mówię, ale naprawdę są, znaczy nie odpowiadają, no. Znaczy, ja nie mówię, żeby nie zaglądać, bo myślę sobie, że wszystko, gdzie się zajrzy i coś, co się czuje i jest to fajne dla dzieciaków, to żeby to jak najbardziej wykorzystywać. Natomiast mnie, wiesz, co najbardziej boli? Ja dzisiaj specjalnie No. przed naszym spotkaniem zajrzałam do takiego pakietu, który mówi o wrześniu. No Ja dawaj. jestem często zdziwiona. Bo dla mnie wrzesień to jest taki miesiąc bardzo, bardzo ważny, który tak naprawdę rozpoczyna całą przygodę i od niego zależy mnóstwo rzeczy, które wydarzy się później. A ty I masz grupę jednorodną, czy masz różnowiekową? Jak to? Jak ty nie, to jest pracujesz? grupa dzieci mieszanych wiekowo 3-6. O, proszę. Teraz mamy placówkę pracującą już praktycznie całą metodą Marii Montessori. Natomiast no nasza dyrekcja, jeżeli ogląda, to pozdrawiam ją serdecznie. Serdecznie Jak pozdrawiamy. gdyby, no nie ma problemu z tym, żeby pracować też korzystając z innych metod. I to jest fantastyczne, bo jak gdyby W nie duchu nurtu wkładam. nowego wychowania. W duchu nurtu Tak, nowego wychowania. dokładnie. Tak. I nie Super. wkłada mnie z kolei w szufladkę, że muszę tylko Montessori i tylko według Montessori, tak? Nie Bo. dałabyś rady. Przepraszam, Joasia, ale nie dałabyś rady, bo to znam twój temperament. I tak wracając do tego września, słuchaj, tak sobie kliknęłam w pierwszy lepszy, który mi tam wyskoczył, słuchaj, i wielość tego, która się we wrześniu pojawiła. No. Czyli nie wiem, ja i moje przedszkole, i pod hasłem ja i moje przedszkole, no to wiadomo, to jestem ja, to jest grupa, to jest znaczek, to jest klasa, to są pracownicy i to jest okej, ale tam się jeszcze pojawia, wiemy co jemy, czyli na przykład, nie wiem, warzywa, owoce i Szybko. wszystko, tak, i wszystko wymieszane. Mało tego, przechodzi się do poznawania przyrody. I często jest tak, że ja nie wprowadziłam jeszcze zasad, bo grupa nie jest na to jeszcze gotowa, bo my jeszcze działamy, próbujemy się zbierać w kole, próbujemy sobie opowiadać, czyli w tym kręgu ten początek taki ważny wypracować, a tutaj się już po prostu dzieje. Ale I ja. wiesz co, usiądnięcie w kole, czy ustawienie dzieci w kole we wrześniu, kiedy emocje sięgają zenitu, bo właśnie mama jest za drzwiami albo już odeszła, a ja jeszcze nie jestem gotowy na przedszkole, są nowe osoby. Sama dobrze wiesz, wrzesień jest pełen emocji, mogę nazwać. To jest jedna wielka kula emocji, Dokładnie. Dzieci, a które nie jedne wchodzą jedzenie. bez żadnego problemu, drugie wymagają zdecydowanie więcej czasu, żeby do tej grupy dojść, żeby je wprowadzić. Ja się cieszę, że to są, właściwie to zawsze pracowałam, chyba tam miałam też króciutko na początku, może z 5-7 lat, gdzie pracowałam w grupach jednolitych wiekowo i wspominam, pamiętam grupę czystą trzylatków jako koszmar. Joasia, ale ty jesteś już nauczycielem doświadczonym. Masz za sobą wiele fajnych kursów, szkoleń, ale dla takich, bo te wieczorynki też są dla takich młodych nauczycieli. I teraz tak, ja
nie mówię, że źle, że korzystają, że mają ten pakiet, ten scenariusz. To jak tylko dałabyś im radę, jako doświadczona koleżanka, jeżeli już dostaną ten pakiet od dyrekcji, bo im kupi, bo nie zna nauczyciela, to jak one powinny zacząć? Ja myślę sobie, że wybierać to, co dla nich jest ważne i co mogą zaobserwować, że działa na dzieciaki, bo tam jest taki przyrost, tak jest naładowane to wszystko, że my mówimy o edukacji później, nie wiem, w szkole podstawowej, w liceum, że dzieciaki nie dają rady, ale te programy są po prostu tak naładowane, tylko nikt nie powiedział, że trzeba to wszystko zrealizować. Bo jeżeli masz dobrze zorganizowaną przestrzeń, otoczenie dla dziecka, gdzie jest naprawdę dobrze dobrany materiał rozwojowy, to tak naprawdę one przez cały dzień, bawiąc się, edukują tak naprawdę. Właśnie, tak każdy... super powiedziałaś moment, bo wiesz co, te ramowe programy są tak napisane, że jakby tylko się edukowały po śniadaniu, słuchaj, albo po obiedzie, a już potem przed obiadem to nigdzie się nie edukują. Nawet jak idą do toalety, to się nie edukują, wyobraź sobie. Tylko mają zajęcia edukacyjne, jeszcze znam przedszkola, których zajęcia edukacyjne dobrane są czas do wieku. To są właśnie te stereotypy, które jeszcze funkcjonują niestety w wielu placówkach. Bo to nie jest tylko, myślę sobie, jakiś odosobniony przypadek, tylko w wielu placówkach to funkcjonuje. Dobrane. Nie, ja myślę sobie, że dzieci się edukują od momentu wejścia do momentu wyjścia. Cały czas jest ta edukacja, bo tak naprawdę wszystko, czy nie wiem, wspólna zabawa, wspólne działanie, czy wybór pomocy, czy tak jak mówisz, samo przygotowanie posiłku, to też jest edukacja. Naprawdę. Fajnie powiedziałaś tak, zahaczyłaś nam, że pracujesz bez pakietów, miałaś przygodę, popatrzyłaś sobie, doświadczyłaś, bo pamiętajmy, że no nie wszyscy mają takie możliwości nauczenia się tego na uczelni. Jak już przyjdziemy do placówki, to przejrzyjmy te różne materiały i tak jak powiedziałaś, zobaczmy, co jest zgodne z nami, jaki kierunek ma nasza placówka, nie? Bo ty powiedziałeś, macie Montessori w duchu, no teraz, w duchu nurtu nowego wychowania, czyli wybieramy to, co jest zgodne z kierunkiem podążania za dziecka, pozwól mi to zrobić samemu, tak? Słowa Marii Montessori. I ta przestrzeń, wiesz co, przestrzeń zawsze boli mnie głowa, jak wchodzę do przedszkoli. Powiedz, co jest ważne u was w przestrzeni? Powiem tak, jak 13 lat temu, słuchaj, zaczynałam tutaj pracę w tym przedszkolu, a przyszłam z przedszkola dosyć dobrze wyposażonego i tak naprawdę zaczęłam proces od początku, gdzie regały były bardzo wysokie, gdzieś tam nie w zasięgu ręki dziecka, wiesz, były jakieś farby, nożyczki, bo nikt tutaj sobie nie wyobrażał, że dziecko 3-letnie może w ogóle nożyczki mieć w ręku albo nie wiem, samemu decydować, że w tym momencie będzie malowało, to pamiętam pierwsze co zrobiłam, przestawiłam biurko i dyrekcja przyszła i mówi tak, jej, jest pani pierwszą osobą, która od iluś lat przestawiła w tej klasie cokolwiek. I na pierwszym spotkaniu z rodzicami pamiętam też, że mówię, słuchajcie, no możemy pracować, znaczy ja mogę pracować z waszymi dziećmi metodą kartki, papieru i tego, co tutaj widzicie, a tam było naprawdę kilka samochodów waderowskich, jakiś plastikowy słonik i niewiele. Albo możemy tą przestrzeń dla dzieciaków no, stworzyć od nowa, ale ja sama tego nie zrobię, musicie mi pomóc. I oni naprawdę wtedy się tak fantastycznie uruchomili, że ja pamiętam dwa projekty z Brebankiem, gdzie otrzymaliśmy, nie wiem, kwotę bodajże chyba 5000 i sobie to nam starczyło na to, żeby zakupić przestrzenne właśnie te regały sosnowe, naprawdę najtańsze, jakie tylko były na rynku, żeby wymalować tą klasę i żeby stworzyć własnymi rękoma no jakiś materiał rozwojowy, jakieś pomoce, na których dzieciaki by mogły działać. Wiesz, a to ty poruszyłaś początek. Kolejny bardzo ważny tryb w edukacji, czyli rodzice, a ty robisz cuda z rodzicami. Naprawdę, wszyscy się tak boją. A to, co ty robisz z rodzicami, zresztą przygotowałaś dla nas dokumentację tu zdjęciową, to właśnie pokazujesz tą moc,
którą pokazujesz swój warsztat pracy, swój kierunek, swoje działanie. A miałaś kiedyś rodzica, który przyszedł do ciebie i powiedział, że jak to pani bez pakietu, to jak pani przygotuje do szkoły? Cytat, koniec cytatu. To znaczy, wiesz co, na tym też zebraniu mówiłam, ponieważ ja byłam nowym nauczycielem w tym przedszkolu i to pierwsze zebranie było chyba takie bardzo ważne dla mnie, natomiast też padły tam takie moje słowa, że oni mi muszą zaufać. Wtedy to było, musicie mi zaufać. I też mówiłam, jesteś. I też mówiłam, że nie będę pracowała absolutnie na pakietach i dzieci nie będą pracowały na książkach, natomiast zrobię wszystko, żeby no nie straciły i żeby były dobrze przygotowane do szkoły. Natomiast to moje przygotowanie tych dzieciaków do szkoły też musiałam im tłumaczyć, że to nie jest kwestia pisania, nie wiem, liter, czytania, nie wiem, biegłego dodawania w pamięci i tak dalej, i tak dalej. Zawsze tłumaczyłam im, że rozwój emocjonalny i rozwój społeczny dla mnie jest najważniejszy. Jeżeli dziecko będzie emocjonalnie niegotowe, społecznie niegotowe, to żadna edukacja nie pójdzie. Po prostu. Więc najpierw musimy się najpierw zająć i przytulić je mocno emocjonalnie, społecznie popracować z nimi, a potem dopiero wdrażać edukację. I oni w to weszli i nie pamiętam takich, znaczy bywają różni rodzice, nie mogę powiedzieć, że żaden rodzic absolutnie w mojej edukacji i w mojej karierze zawodowej się nie trafił. Bo jak wiesz, sama nie bez kozery powstał film Noc w przedszkolu, wiesz. Tak, oglądałam, za twoim poleceniem oglądałam, Aniu. No i wiesz, nie bez kozery on powstał. No oczywiście tam jest przerysowanie i nagromadzenie tych różnych typów rodziców, ale coś w tym jest. Ktoś pisząc scenariusz jednak się wzorował i opierał na jakichś modelach, prawda? Polecamy film. Tak, tak, bardzo. No ja troszeczkę też spojrzałam inaczej, bo powiem szczerze, że chyba też nie do końca sobie teraz wiesz, zdawałam sprawę, że taka jest jednak różnorodność w tym, co mamy. Natomiast wracając do rodziców, mówię, nie zdarzył mi się taki rodzic, który przyszedł i mówił, że bez pakietów nie. Oni się troszeczkę bali na początku, jak to będzie, bo oni jednak mieli ten z tyłu przyzwyczajenie. Głowy, że przyzwyczajenie, tak, że przygotowanie dziecka do szkoły to jest umiejętność pisania, czyli czytania, dla ciebie liczenia. Sukcesem jest pewny nauczyciel tego, co mówi i dobrze przygotowany do spotkania z rodzicami. Powiedz, jak często się spotykasz z rodzicami w przedszkolu? Twoimi. To jest, Aniu, różnie. Z tych takich głównych, no to myślę sobie, że tak jak każdy nauczyciel, tak, mamy zebranie pierwsze, do którego naprawdę zawsze przygotowuję się dosyć solidnie, bo od niego też zależy, bo zazwyczaj na tym pierwszym zebraniu jest 100% rodziców, ponieważ oni chcą wiedzieć, co będzie, jak będzie, panią poznać, kto będzie tą grupę prowadził, co nowego się będzie działo, więc tutaj przychodzą rodzice wszyscy. Potem mamy takie spotkanie podsumowujące obserwacje. Teraz będę miała też, było już jedno online'owe, no bo niestety, a może stety, sytuacja covidowa też jak gdyby pozwoliła nam na korzystanie z nowoczesnych technologii. Ale to jest cudowne urządzenie, bo tak. Pamiętaj, że dojazd, no w dużym mieście pracujesz, prawda, i mieszkasz. Dojazd do pewnego momentu, miejsca w Łodzi, Łódź jest chyba jednym z najbardziej rozkopanych miast. Mamy pierwsze miejsce w korkach, jeżeli chodzi o miasta w Polsce. To dojazd do miejsca X może zająć bardzo dużo czasu, a kto się zajmie dzieckiem. Dokładnie. Więc korzystanie z zebrań online, ja uważam, że jeżeli już po pierwszym jesteśmy, to takie spotkania online są jak najbardziej fajne do wykorzystania. I dobrze, że tak. Z tego korzystasz, bo dzieci są zaopiekowane, rodzice nie muszą tracić czas na dojazd i przyjazd z powrotem, a ty załatwiasz to, co chcesz załatwić, prawda? Tak, dokładnie. I chciałam ci jeszcze powiedzieć, Aniu, że ja wykorzystałam też w czasie COVID-u
Pochyliłam się nad tym razem z jedną moją koleżanką, Anią, którą serdecznie pozdrawiam. Ani gdzieś mi są po drodze. Wykorzystanie, słuchaj, właśnie nowoczesnych technologii do tego, żeby spotykać się z dzieciakami, jak przedszkola były zamknięte, właśnie z wykorzystaniem, żeśmy wtedy korzystały z Zoom, z platformy Zoom. Z Zooma, dokładnie. I to wcale nie chodziło o to, żeby dzieci edukować, tylko słyszałyśmy od rodziców, że one tęsknią za spotkaniem, za tym, żeby Cudownie. siebie zobaczyć nawzajem. Więc naprawdę pierwsze nasze spotkania to było troszeczkę, tak jak mówisz, jak w ulu, bo tam każdy chciał mówić, każdy chciał się witać ze wszystkimi, więc rodzice musieli tam troszeczkę nas wspierać i wspomagać. Ale to jest to cudowne, bo to jest, pokrywa się z tym, co mówisz, że dla ciebie rozwój emocjonalny, społeczny jest najważniejszy, a ty się z nimi spotkałaś, żeby właśnie zaspokoić ich potrzeby społeczne i emocjonalne. No dokładnie, spotykaliśmy się, słuchaj, co piątek. Oczywiście od poniedziałku do czwartku na stronie internetowej żeśmy różnego rodzaju zadania tam zamieszczali, a w piątek spotykaliśmy się na Zoomie. I dla mnie to były fantastyczne przeżycia, jak dzieciaki reagują, słuchaj. Udało nam się zagrać w niektóre gierki, nawet sprawdzić, proszę, co wykonywały. Rodzice nam przysyłali naprawdę multum zdjęć. I tu masz tą samodzielność. Czy masz jakieś, a propos wracamy do tematu samodzielny nauczyciel, czy ogólnie dyrekcja powiedziała, mamy połączenia Zoom, wszyscy nauczyciele łączą się. Czy to była twoja decyzja i możesz o tym decydować, w jaki sposób, co robisz i kiedy się łączysz? To była moja decyzja w porozumieniu z dyrekcją, natomiast powiem ci, ważne dla mnie słowa obecnego mojego dyrektora, bo oczywiście to nie jest tak, że nie wiem, samodzielny, wolny nauczyciel to jest taki nauczyciel, który w placówce robi co chce. No tak nie do końca. Zawsze jak pojawia się coś w głowie albo jakiś nowy pomysł, no to idę i z dyrekcją rozmawiam. Natomiast takie ważne słowa, które usłyszałam od mojego dyrektora, pani Asiu, ja pani ufam. Piękne. No, prawda? Ale wiesz co, odpowiedzialne też, bo to jest piękne, bo ta samodzielność, to wiesz, że w planie daltońskim wywodzi się ze słowa wolność, ale nie swawola. Ale nie wolność swawola, w myśleniu, w działaniu, w doborze metod, technik, tak? My o tym, ja też nie umiałabym pracować tylko tak, a nie inaczej, bo zawsze byłam rogatą duszą pod tym względem. Natomiast właśnie ta odpowiedzialność, bo jeżeli ja do kogoś pójdę i powiem, że pani dyrektor, czy mogłabym to zrobić, to ja jednak, jak w tym planie daltońskim, ten magnesik na tablicy mówię, ja to zrobię. Ja podejmuję się takiego zadania i zrobię z tego refleksję, czy to zadanie wybrałam dobre, czy nie. I to jest właśnie fajne, bo jeżeli nam ktoś coś każe, to my tak naprawdę tą odpowiedzialność nie bierzemy jej na siebie, tylko na panią dyrektor, bo nam kazała. Mi kazała i nie wyszło. I wtedy czujemy się ekstra, nie? Natomiast taki samodzielny nauczyciel skarb, jeżeli on by chciał w ogóle coś takiego zrobić, wiesz? Ja zawsze lubiłam. Czasami ta odpowiedzialność, Ania, no ja wczoraj słuchałam waszego podcastu o 20, tak? Bo też dla mnie były tam ważne rzeczy, że trzeba w którymś momencie nie mówić zawsze tak. A mnie tyle rzeczy, wiesz, inspiruje. 9 na tyle... 10, nawet 9 na 10 mówić nie. Dokładnie, a ja generalnie mówię tak, bo tyle rzeczy chciałabym jeszcze dotknąć, a boję się, że nie zdążę, że i nawet jak już nie chcę, to zawsze przychodzą do mnie jakieś nowe, bo to nie jest tak, że ja tych rzeczy w tej chwili szukam, one są. One przychodzą. Na sam koniec programu też tak nie chcę tutaj wyprzedzać i zdradzać, że jak już sobie pomyślałam, że to jest ten moment, że czas na odpoczynek, to się okazuje, że przychodzą następne, nowe rzeczy. I mam trudność, żeby powiedzieć sobie, nie będę, nie spróbuję tego. Bo gdzieś naprawdę no, chciałabym tego jeszcze doświadczyć, wrzucić w to też dzieciaki. Ale Powiem też... ci na przykład...
No, przepraszam, myślałam, że skończyłaś. Bo tak jak a propos dnia błota, wcale to nie był łatwy dzień. I okazało się, że mnóstwo dzieci ma jednak teraz bardzo dużo problemów, takich typowo Sensorycznych. sensorycznych. Tak, dokładnie, ale ile osób dorosłych też w naszej placówce okazało się, że. Więc cóż możemy wymagać też od dzieci, jeżeli Słuchaj, sami dla tych, co mamy. nie oglądali ani nie czytali, bo nie oglądali zdjęć, nie czytali artykułu, mogłam się trochę przybliżyć ten Dzień Błota, bo tak wiesz, Łódź i Dzień Błota, jakbyśmy mieszkali, wiesz, poza Łodzią, to okej, okay, a w Łodzi Dzień Błota. Mogłabyś trochę opowiedzieć w przedszkolu publicznym, co tam wyczyniasz? Słuchaj, to było tak, że ja pojechałam, zakwalifikowałam się właściwie jako jeden z niewielu nauczycieli łódzkich do Kasi Sowy, do Bajkowego Lasu, a troszeczkę chciałam ten temat wzgłębić tej edukacji outdoorowej, ponieważ weszłyśmy w taki cudowny program z fundacji w Warszawie. Dzieci mają wychodne, polecam. On tak naprawdę ten program niczego nie chce, oprócz tego, żeby z dzieciakami raz w tygodniu jeździć do lasu i z nimi tam po prostu być. To była taka trochę alternatywa, jak nas pozamykali w tych placówkach. Nie mogliśmy nigdzie jeździć, ani do kina, ani do teatru, więc las był taką przestrzenią, która się pojawiła jako alternatywa wyjść trochę innych i zawsze też dyrektor mógł powiedzieć, że las nie zaraża, a las ma dobre te bakterie, więc oprócz tego, że musiałyśmy sobie poradzić z dwoma oddzielnymi busami, żeby grupy się nie łączyły w autokarze, to ten las był fajny. I tam u Kasi wśród naprawdę różnych nauczycieli z Polski, nie tylko ale większości pracujących dla nauczycieli leśnych, no właśnie też wrzucono mnie w różne doświadczenia, które dla mnie były no niesamowitym A doświadczeniem i jakie? przeżyciem. No na przykład Silnioku, czyli tak zwana kąpiel leśna, gdzie ja zawsze myślałam, Boże, jak ja to powiem rodzicom, że one teraz po tym lesie będą biegały na boso, zaraz będziemy mieć A tu tysiące kleszcze. pytań, a kleszcze, no. Właśnie, a komary, A mrówki. a mrówki, a co z A ugryzieniami, żuczki. a ukąszeniami. No, no więc właśnie, więc sama przeżyłam taką kąpiel leśną, coś fantastycznego, więc też jak gdyby przyniosłam to na dzieci. Nie przeżyłam tam dnia błota, ale też dopytywałam się ludzi, którzy tam byli, że zrodził mi się taki pomysł, że chciałabym. Moją dyrekcję miałam na tak, więc no, kwestia była organizacji. Wcale niełatwej, bo skąd pozyskać taką ilość błota, W żeby Łodzi. 120, w Łodzi, żeby 125 dzieci w nim przekąpać. No, i tutaj znowu przychodzą rodzice. Tak, na jakimś tam zebraniu właśnie powiedziałam im o tym, że powstał taki pomysł, Już chcielibyśmy widzę to ich miny. zrobić. Już widzę ich miny. Ja myślę sobie, że ci rodzice to już są przyzwyczajeni. Chyba, że Powiem tak. szczerze, już są przyzwyczajeni, więc jeden tato tam się zaraz zgłosił, powiedział, że on ma budowę, pracuje. No więc on nam to błoto przywiezie w takich blokach. No więc słuchaj, to nie jest taka łatwa rzecz, bo trzeba było rozebrać płot, żeby koparka mogła jak najbliżej przyjechać i zrzucić nam te bloki. Te bloki trzeba było porozkładać na górce, którą mamy, własnymi stopami razem z kolegą, którym pracuję, Łukaszem. Jak Łukasz ogląda, to też go pozdrawiam. Musieliśmy te bryły, słuchaj, własnymi stopami w połączeniu z wodą rozgnieść na tyle, Matko Boska. żeby to było błoto. Pod spodem była położona też folia, żeby dzieciakom się też nic nie stało. Każdy kamyczek musiał być wiesz, pod Brany. stopami, tak, No i tak, bo gdzieś tam nie tam. może być ani gałązek, ani szkła, bo to błoto wtedy powoduje, że jest większa niebezpieczność uszkodzenia ciała, tak? Tak, ale to było takie, wiesz, z głębin, bym powiedziała, więc to była taka glina, wiesz, mało było tych kamieni do Kamyczków. odrzutu. Natomiast nogi, pamiętam, że bolały nas do
jeszcze chyba z 2 tygodnie, stopy tak pracowały. No. No bo jednak trzeba było, nie wiem już co, ja w tej chwili nie pamiętam ile to było, ale 3 tony to było chyba tego błota, nam ten tato nawiózł. Wiesz co, rozumiem, że zabawa była przednia, bo ja widziałam, ja zachęcam wszystkich do przeczytania twojego artykułu na planie daltońskim i zobaczenia tych zdjęć, co może zrobić błoto. Wcale nie musi być to jakaś droga elektronika, którą mają się bawić dzieci, czy super świetne zabawki z górnej półki, bo to błoto załatwia naprawdę dużo spraw. I sensorycznych, i motorycznych, i emocjonalnych. I emocjonalnych, oczywiście, że tak. I społecznych też, bo na tej górce trzeba było swoje odstać, trzeba było poczekać na swoją kolej. I zjechać. I zjechać. Dokładnie, więc... No ja już sobie wyobrażam, jak ci rodzice prali te bubrania, wiesz, naprawdę, ale to podobnie. Nie, byliśmy umówieni z rodzicami. Byliśmy umówieni z rodzicami, że to mają być najgorsze rzeczy, które mają tylko w domu. Jeżeli bardzo chcą, to my oczywiście worki zapakujemy do prania, a jeżeli nie, no to po prostu będziemy je oddawać, a tak, i recyklingować, albo oni zrobią z tymi rzeczami, co będą chcieli. Także... Słuchaj, przygotowałaś nam trochę zdjęć, więc ja... Wypuszczam teraz zdjęcia i jeszcze na koniec, bo jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że ta weryfikacja ilości rzeczy, sama mówisz, że no 9 razy mówimy nie, a raz tak. I jak zaczęłaś od tym planu, co tam planują nam w tych scenariuszach, to przyjrzyjmy to dobrze i zastanówmy się, czy tego nie jest za dużo. Weźmy sobie taki magiczny ołówek i zacznijmy wykreślać to, co nie pasuje do nas i co nie pasuje do naszych dzieci, bo mamy do tego prawo. Nawet jak mamy te scenariusze, mamy te pakiety, które naprawdę przejrzyjcie z kilka razy. I dajmy tym sens. Dzieciom czas. I dajmy tym dzieciom czas tak. Na to, żeby one i wykreślajmy, i mniej, to znaczy lepiej, więcej. Też jeden, chyba każdy z przedstawicieli nurtu nowego wychowania mówił o tym, mniej znaczy więcej. Nie mów, pokaż. Daj czas. To niezależnie, czy Helen Parkus, Celestyn Frenet, czy Maria Montessori tak samo do tego podchodzili. Zaczynam zdjęcia. Proszę bardzo. Tak, one mi się pomieszały, ale no będziesz opowiadała, co tu jest, gdzie tu jesteście. No właśnie, słuchaj, mamy grupę 3-6-latków, więc od samego początku te najmłodsze dzieciaki, no też chcemy, żeby one były samodzielne. Z samodzielnością bardzo wiąże się też odpowiedzialność. A po co to wszystko? A po to, żeby jak dzieciaki już są na wyjściu, czyli idą do szkoły, żeby można było z nimi pojechać na zielone przedszkola. Ja uwielbiam ten czas, to znaczy jeżeli komuś wydaje się, że jest to... bo czasami rodzice mówią, no i ty, no to żegnamy was bardzo. A na ile bawcie jedziecie? Się, bawcie. Od 3 do 5 dni. I to jest, słuchajcie, to jest zdjęcie przedstawiające nas w kopalni. My żeśmy wtedy, to był, stwierdziłyśmy, że jeszcze nigdy nie nocowaliśmy z dzieciakami w kopalni, a mieliśmy też taki temat. Wy tam nocowaliście? Tak, my żeśmy tam nocowali. Powiem szczerze, że zjeżdżając z dzieciakami windą i schodząc potem po tych schodach w dół, sama się zastanawiałam, jak ja będę funkcjonować. Czy to dobry pomysł? Czy to dobry pomysł i jak my będziemy funkcjonować tam bez okien. I to było też dla mnie doświadczenie. I powiem szczerze, że no dzieci mnie zaskakują naprawdę za każdym razem. Ale wypracowaliście sobie to bezpieczeństwo i ufność. No tutaj mamy, bo mi się zdjęcie przesunęło, ale wiemy, że jesteśmy na Westerplatte, tak? Tak, to jest z zeszłego roku, gdzie pojechaliśmy sobie na 3 dni. Znaczy, troszkę było przerwy, prawda? Bo COVID nas tutaj troszkę wyrzucił z tych wyjazdów. Ale z Łodzi do Westerplatte to daleko jeździcie, bo to maluchy muszą wytrzymać taką wycieczkę. Tak. I powiem ci szczerze, że tutaj żeśmy też nie decydujemy same. Też z rodzicami właśnie poprzez online'owe różnego rodzaju ankiety, to oni tak naprawdę decydują. I zdecydowali na 3 dni, no bo jak gdyby 2 lata już nie było, troszeczkę mieli obaw. Natomiast my wsiadając już do autokaru, to oni powiedzieli, że oni już wiedzą, że to był błąd. Że to był no, błąd, że to będzie takie więcej... krótkie.
Chciałam powiedzieć, że ja chylę czapkę z głów. Kto pracuje z dziećmi, to wie, co to znaczy wyjechać. Kiedyś mój tato mówił: o, jak wyjedziesz, to dziecko odpoczniesz sobie, więc zawsze mi rozśmieszał tym odpoczniesz sobie dziecko na wyjeździe na zieloną szkołę. Nie, 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 to nie ma nic wspólnego z odpoczynkiem. To nie ma nic wspólnego z odpoczynkiem, ale tyle, ile uczą takie zielone szkoły, moi uczniowie, którzy ze mną jeździli do dzisiejszego dnia, mówią, że pamiętają i mają dużo wrażeń z takich wyjazdów. Tutaj rzeczywiście wszystkie filary daltońskie, samodzielność, odpowiedzialność, współpraca, refleksja. Najlepsza szkoła to szkoła w terenie. Co tutaj z tą melisą robicie? Widzę, że ma nerwy Słuchaj, i tymianek z tyłu. mieliśmy taki, słuchaj, projekt, zresztą który też opisywałam, Aniu, u ciebie o ziołach. Tak. I w klasie poprzednia moja pani dyrektor, też we współpracy z rodzicami, jak gdyby pozwoliła mi na to, żeby jedno okno przerobić zupełnie inaczej. To było tak zwane okno ziół wtedy. Matko, to musiało być jakieś duże okno. Znaczy, moja klasa jest taka troszeczkę inna, wyjątkowa, ponieważ ona ma tylko jedną ścianę murowaną i a pozostałe dwie są w oknach. Więc tych okien mamy dosyć sporo i to jedno postanowiliśmy przeznaczyć na takie okno z ziołami. Wtedy weszliśmy w taki troszeczkę twinningowy projekt ze szkołą w Poznaniu. Podzieliliśmy się jak gdyby ziołami, które będziemy hodować. I słuchaj, no, finałem tego projektu było to, że my żeśmy pojechali do tego Poznania z dzieciakami, wymieniliśmy Super. się ziołami i też Sadzonkami. wymieniliśmy się, tak, sadzonkami i wymieniliśmy się książkami, które wtedy powstały, co można i jak można zastosować dane zioło Chciałam powiedzieć, że w cały czas mówimy o żywieniu. przedszkolu, o edukacji w przedszkolu, nie w Tak, szkole. Tak, nie, tak, tylko tak, tak. wiesz, tak nawiązuję dla tych, co by teraz tylko weszli, to, że to jest przedszkole. Muszę powiedzieć, że rękę do ziół macie, bo wyrosły sadzoneczki wam bardzo. Pokazujesz też, że praca bez pakietów uwalnia, daje ci możliwość udziału w projektach, nie boisz się projektów i e-twinning, mimo że jesteś po 30 roku pracy. Pokazujesz, że właśnie ta współpraca z innymi też powoduje ten efekt wow z dziećmi, że robię coś po coś. To są wszystkie elementy motywacji wewnętrznej. Ja tylko tak podkreślam to, co robisz, bo to jest po Dobrze, że to prostu. zbierasz, Aniu, dobrze. Ja to będę zbierać, jestem pod wrażeniem, a wiesz, że wszystko, co zielone, to ja kocham, prawda? No dokładnie, ja też coraz bardziej. Także, bo. O, a tutaj. Słuchaj, nawet był taki moment, że pani kucharki przychodziły i na przykład, nie wiem, jak potrzebowały tymianek, czy potrzebowały Ta mięta też była po prawej z tyłu, widzisz? Tak, mięte to też przychodziły sobie tam, Tutaj trochę zrywały. można zaczerpnąć oka na twoją salę w publicznej szkole, gdzie masz niskie mebelki, podejścia do okien. Ja tak trochę pokazuję, bo to, co nie jest typowe, ale być może, że jest to przedszkole Montessori, więc po prostu już wie, że otoczenie musi być dostosowane do potrzeby małego dziecka. I Aniu, co to ty tu znaczy robicie? to zdjęcie pokazuje, bo to jest początek właściwie mojej przygody z tą grupą rodziców, o której ci mówiłam. Oni wymalowali tą salę. Proszę. To już jesteśmy po tym projekcie Brebanku. Natomiast cały czas brakowało nam, słuchaj, kasy na ten materiał rozwojowy dla No, dzieciaków. Montessori kosztuje. Montessori kosztuje, natomiast no właśnie, to jest taki warsztat z rodzicami, pokazujący, że można metodą, nie wiem, kolorowego papieru, laminarki, jakichś, nie wiem, druków, zrobić te pomoce po A ja prostu. myślałam, że tu siedzą nauczycielki, a to Nie, 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 rodzice. to są rodzice. No, żeby rodzic zrozumiał, jak wygląda cały proces tworzenia i po co są te pomoce, jak wygląda praca na nich, to najlepiej, jak je stworzy od samego początku, zadziała i wtedy wie. Jesteś wielka, naprawdę. To jakim cudem ty zaciągnęłaś rodziców do sali i kazałaś im to robić i ciąć? Powiedz mi, zdradź nam tę tajemnicę.
W ogóle ich nie zaciągałam, ja dałam po prostu propozycję. No, mówiłam ci o tym pierwszym zebraniu, że metodą No kartki pięknie. i ołówka możemy pracować, a możecie mi pomóc i wspólnie stworzymy coś tak naprawdę, no, można powiedzieć, dla naszych dzieci, no. Bo one też były Joanna, po ty wiesz, części że ja moje. troszeczkę podkręcam ciebie, no wiesz, mnie znasz trochę, nie? Natomiast no, ja po prostu cieszę się, oglądając zdjęcia, to serce mi rośnie, że można, bo my tak mówimy, nie ma, nie dali, nie mamy, a tu po prostu pokazujesz metodę kartki i ołówka i się da. I się da. No, laminarka, drukarka i jest. Czyli w nie da się, w a da się. Przekształcasz. Proszę, a co tutaj robicie? A tutaj, słuchaj, to już jest obecna moja grupa rodziców. Tutaj dostałam się, słuchaj, na taką międzynarodową konferencję, właściwie, no tak, czterodniową. W Warszawie, z Kulturę Lab, która to było razem, nauczyciele razem dla środowiska, i powiem szczerze, no też tam doświadczyłam fantastycznych rzeczy i tego, co potrafią robić ludzie i jak potrafią integrować wspólnie środowisko. I słuchaj, no A to jest potrzebne w obecnych czasach, a tak naprawdę mało jest tego w tych pakietach, o których tak mówimy, to tego jest mało, prawda? No, tak, dokładnie. I to jest, słuchaj, taka globalna edukacja ekologiczna. Przeżyłyśmy nam z koleżanką naprawdę moc doświadczenia, natomiast ja to zaraz lubię sprawdzać, więc na zebraniu, Dobrze. które miało być jakimś tam, powiedzmy, bo to były chyba nawet w listopadzie, to jest z listopada zdjęcie, gdzie mieliśmy podsumowanie obserwacji, więc ta jedna część była taka typowo obserwacyjna. Stwierdziłam, że troszeczkę ich wrzucę w to, co mogą zrobić dzieci. No tutaj oni akurat segregują i mają napisać na kartce, jak myślą, ile czasu może się rozłożyć dany produkt. Czyli to była tam, bo to jest jedno z elementów, bo najpierw było opowiadanie, więc była plaża czysta i plaża brudna. Na tej brudnej plaży znaleziono, właśnie tu widać, pampersa, ogryzek, butelkę, jakąś słomkę plastikową. No i rodzice musieli zastanowić się, jak myślą, ile czasu rozkłada się Ale dana fajnie, rzecz. bo im pokazujesz, w jaki sposób pracujesz z dziećmi. No A dokładnie. i wtedy ci rodzice wiedzą, że praca z pakietów nie powoduje, że dzieci się niczego nie uczą. Bo wiesz, to jest ten kult kartki, ale nie takiej twojej, co pokazujesz, kartki ołówka, tylko taki kult tego pakietu, że jak jest to zapisane, to oni się uczą. A ty im pokazujesz właśnie, w jaki sposób pracujesz. I dlatego nie masz rodziców, którzy wątpią. Bo ty po prostu im pokazujesz na ich żywym przykładzie, w jaki sposób pracujesz z dziećmi. Ja tylko tak podsumowuję po prostu. A tutaj, co tutaj masz? Tutaj, słuchaj, są nasze maski teatralne, które żeśmy sobie robili. Opowiadałam im kiedyś, że dawno, dawno jeszcze, jak pracowałam w jednym z przedszkoli, bardzo się zachwyciłam plastrami gipsowymi. No więc one się dopytywały, a co to jest, a O, to dlaczego. Ja super mówię, jest, słuchajcie. polecam bardzo. Tak, natomiast mówię, słuchajcie, do tego zadania to trzeba być trochę odważnym, bo jednak ja zaklejam jakąś część buziaka, potem jak Nie to wolno wysycha, to otwierać wcale oczu. to nie jest. Oczy mieli otwarte akurat, wiesz, Aha, bo ja to wiesz, to mieli nakładam takie pootwierane, dlatego te gaziki oczy są też. takie duże. Rozumiem. Natomiast ściąganie jest rzeczywiście tym takim momentem, myślę sobie, który może powodować Trudnym. dyskomfort u dzieci, tak. I powiem ci, że zaczęłam to robić ze starszakami, ale maluchy moje, przyglądając się, a dlaczego, a po co, a boli, a powiedz, a smyra, a fajnie, a dobrze się czujesz. Ale efekt jest po prostu wow, to jest fantastyczne. Ja I wiesz co, słuchaj, one zaczynałam zaczęły u dzieci dosiadać, od te małe rąk. maluchy, Wiesz te co, moje ja 3 letnie. zamiast twarzy to robiłam z dziećmi najpierw dłonie. I potem te Aha. dłonie przekształcaliśmy, żeby zobaczyli, że się nic nie stanie. I wtedy dopiero robiłam buzię, ale no wiesz, no to efekt fantastyczny. Akurat przed karnawałem jesteśmy, w aptece można dostać takie
plastry, które się Tak. tnie na mniejsze kawałki i nakłada, bo to nie to, że całą rolkę robisz, tylko trzeba ciąć, namaczać w wodzie i I kłaść na właśnie. buziaka. I kłaść Tam na chyba było buziaka gdzieś lub tam na jakieś co takie zdjęcie. innego. Dokładnie. Więc one potem sobie to dekorowały, myślały sobie, czy to będzie królik, czy to będzie motylek, to już tam jak tylko Super. w kąciku plastycznym znajdują się rzeczy, które dasz dzieciom, to one na pewno to wykorzystają. To otoczenie szkoły, widać, że jesteśmy w mieście, tak powiedz. Tak. Dokładnie. I to jest, słuchaj, element naszej klasy na zewnątrz. To był taki kawałek z mojej innowacji z zeszłego roku. Troszeczkę zainspirowała mnie Agnieszka Kuźba, bo też ją posłuchuję i podglądam różne rzeczy, które ona robi. I Edukacja bardzo. naturalistyczna, no. Tak, i powiem szczerze, że bardzo zazdroszczę tym przedszkolom, które są tak blisko lasu, że one wychodzą i po prostu są. My musimy jednak dojechać. A macie Natomiast, park blisko gdzieś? tak, znaczy bardziej taki skwerek, No to a do nie. parku musimy no tak z 40 minut sobie No to długo. w tempie dzieci iść. I tak bardzo mi się, wiesz co, marzyło, żeby jednak stworzyć taką klasę zewnętrzną, Super. gdzie będziemy mogli właśnie częściej przebywać i dużo rzeczy robić. Ale to jest Troszeczkę. fantastyczny pomysł. Ławki, namiot, bo to jest i jak pada, i jak wieje, i jak świeci słońce, a masz praktycznie dodatkową klasę. No i chciałam ci powiedzieć, że to też jest właśnie we współpracy z rodzicami. Ten namiot, który widzisz, to był głównie zasponsorowany przez jednego tatę, ale dołożyła się finansowo cała reszta, czyli on jak gdyby Proszę. poniósł główną kwotę, ale tam mniejsza została na drobne rozłożona z całą grupę. A stół, który tutaj widzisz, jest zrobiony z palet. Tam po lewej stronie Proszę. widzisz palety, Tak. skrzyneczki, które nam A kto robił rodzice ten stół? zwozili. Ten stół robił rodzic i sobie on Nie był no. naprawdę Ty jakoś uzgodniony, bo on miał. wybierasz tych rodziców? Nie wiem, jakiś robisz ranking czy co? Nie, nie. Po prostu mówię o swoich Zazdro. potrzebach, jakie są, że możemy. Dlaczego ta klasa na zewnątrz ma powstać? Po co ona nam jest potrzebna? Ale Co my będziemy w rewelacja. niej robić? Więc tutaj przymiarka była do tego stołu, wiesz, dosyć długa. Było rozrysowywane, że to musi być taki stół, który się zmieści pod tym namiotem, No tak, bo to musi że mieć sens, w bo tak. L-kę, żeby dzieci też mogły wszystkie razem wyjść i tam coś robić. Powiem ci, ja się pozbyłam trochę jeszcze jednego problemu, bo wiesz, jak to No. jest, jak się pracuje w państwowym przedszkolu. I jest piaskownica w klasie, albo robi się różnego rodzaju rzeczy. I słuchaj, i ojej, ten parkiet jest na pewno zniszczony przez ten piach. Na A tak, pewno. no Te dzieci tak. wysypują, wysypują. Więc ja troszeczkę Pani sobie Bożna jest załatwiłam. bardzo ważną, kluczową osobą w każdej placówce, muszę powiedzieć, więc. To ja troszeczkę tak wyniosłam te wszystkie sypkie rzeczy na zewnątrz i tutaj już nam nikt nie zarzuca, że my tutaj bałaganimy, że my sypiemy i tak dalej. No tu są te maseczki, nałożyły się dwa zdjęcia, widzę. Tak. No tutaj widzisz, jak dzieciaki już sobie tam dekorują te maski, które tam były już położone. O, to jest O, to właśnie Borysek, jak się który. robi? No, Jak się podobnie, nie? robi, i to jest chłopiec, który miał w zeszłym roku, słuchaj, 4 latka, i on mówi, nie, on też chce, on musi mieć taką maskę, on też chce i Na koniec. pewno. No widać, że zadowolony. Tak. A poczekaj, już. O, i już się nam odkryło. A tutaj kto? Rodzice też? Tutaj tak, to są Niemożliwi rodzice, nadal jakby kogo. rodzice, to jest ten warsztat, i jak tam widzisz. Jak widzicie Państwo w głębi, tam jest właśnie komputer, więc część jest grupa komputerowa, która wyszukuje, co można wydrukować, nie wiem, nakleić, wyciąć, zalaminować, A, połączyć. to ty jeszcze nie dajesz, tylko oni jeszcze to szukają. Tak, to była grupa, tam były grupy zespołowe. Każdy zespół miał Niesamowite. za zadanie zrobić zupełnie coś innego. I tutaj słuchaj. Mamy z 4 drewnianych łyżek tworzą mi 4 pory roku. Naprawdę zadziwiasz.
Ja wiedziałam, że Cieszę się. będzie czat. Wiedziałam, bo wiesz, trochę wcześniej widziałam te zdjęcia, ale pokazujesz zaprzeczenie tego wszystkiego, co się słyszy, a rodzicom nie chce się, a nie rodzice będą chcieli czegoś innego, a ty z tymi rodzicami po prostu stworzyłaś drugą grupę równoległą. Wiesz co, staram się, to nie jest tak, że to jest tak, no bo jak już coś zostało wytworzone, cały czas też mówię nowym rodzicom, którzy dochodzą, że mówię, proszę Państwa, zobaczcie, to już zostało wytworzone przez tamtą grupę, bo do mnie dochodzi pięcioro, siedmioro dzieci, No nie? tak, bo wymieniasz te sześciolatki, odchodzą, przychodzą Tak, wtedy inne przychodzą dzieci, tak. trzylatki, więc tym nowym rodzicom też mówię, słuchajcie Państwo, zobaczcie jak było, zobaczcie jak jest, zobaczcie co możecie też dać od siebie. I tu Ania jest też bardzo stare zdjęcie, jak widać jeszcze jest wózek, jeszcze gdzieś są jakieś w tle samochody Plastiki paderewskie, właśnie. plastikowe, tak? I to jest, to z kolei był warsztat z rodzicami dotyczący jak żyć w grupie. Bardzo chciałam im pokazać jaka jest rola zasad i że te zasady to nie jest takie coś, takie nicoś, Ale mało fajnie, bo ty ważne, wszystko mało pokazujesz istotne. warsztatowo, ty nie siadasz i im tłumaczysz, tylko po prostu wkładasz ich w jakiś proces. Tak, żeby znowu, tak jak powiedziałeś, że dla ciebie najważniejsze są emocje, to ty tymi emocjami obdarzasz nie tylko dzieci, ale wprawiasz w emocje rodziców i wtedy oni wiedzą, o co ci chodzi. No tak, myślę sobie, że tak, bo ja sama tak się uczę. Wiesz, jakby mi dał kto, znaczy ja lubię czytać książki, ale książka jest jedną rzeczą, natomiast bardziej od czytania wolę doświadczanie. Jak już I namacalnie spotykania czegoś. się, prawda? I Tak, spotykania się. tak, dokładnie. I powiem Ci, że na takich warsztatach zawsze rodzicom mówię, że ja tutaj chcę trochę wyjść z roli nauczyciela, bo ja razem z nimi będę się uczyła. Bo Super. jednak A słuchaj, a tam każdy. z tyłu ten regał, to jest regał z pracami dzieci? Tylko tak Tak, to zahaczam. wtedy, tak, to wtedy były segregatory, takie kolorowe dzieciaki sobie tam prace wkładały A swoje. na tych regale tam z tyłu przed segregatorami, to tam widzę jakieś są pojemniki z Skoroszyty. piaskiem i różne rzeczy też. I skoroszyty z materiałem takim chyba pokazowym, prawda? Wiesz co, skoroszyty to były takie bardziej takie portfolia, wiesz, dzieciaków. Ja tam zbierałam Ach. takie rzeczy ważne dla nich i jak one odchodziły do szkoły, to im to wszystko bindowałam w postaci ich własnej pierwszej książki. Jeju, jak ja z ciebie muszę wyciągać. Ty tyle rzeczy robisz, nie chcesz mi powiedzieć po prostu. Nie no, A... chcę, tylko tego jest tak dużo, że tego się nie da tak No wiem, co tutaj skrócić. mamy jeszcze, powiedz, misiaki. Słuchaj, to jest połączenie Erasmusa z rodzicami. Tutaj powstał, słuchaj, taki międzynarodowy projekt Dziecko 100 masek dotyczący praw dzieci. Wtedy same też miałyśmy na terenie placówki wolontariuszy z różnych krajów Unii Europejskiej, ale nie tylko, więc tam dołączyło do nas chyba 7 państw i 8 placówek łódzkich, 1/5 z Ozorkowa. Bo ty w ogóle jesteś jeżdżąca na projekty, prawda? Wiesz co, powiem Ci tak, ja dotykam. Tak, jeżeli ktoś mówi, że e-twinning jest dla przedszkola i można zrobić jakieś projekty, to fajnie. Natomiast ja się muszę sama o tym przekonać. Czy to jest dla dzieci, ile z tego dzieci mają, ile z Super. tego ma nauczyciel i jak tam też na którymś zdjęciu załączyłam europejską odznakę jakości, którą no nie przyznało mi polskie biuro e-twinning, tylko europejskie, z czego jestem no bardzo dumna i też ten projekt wykonałam. Ale nie jeżdżę. Muszę powiedzieć, że kiedyś aplikowałam, teraz jakbym kogoś zaprosiła z Narodowej Agencji, to chyba bym mogła tą moją bolączkę im Powiedzieć. wypowiedzieć. Tak, bo europejską Znaczy jesteś odznakę. niesamowitym nauczycielem, pokazujesz, że w publicznym przedszkolu nauczyciel po prostu może bardzo dużo, a jednocześnie no, wykorzystując siłę rodzica, jak tutaj widać kolejny
A propos tego nocy w przedszkolu, więc nie jedną noc chyba spędziłaś w tym przedszkolu z rodzicami. Tak, jak tworzyliśmy klasę, to fakt. Zdarzało mi się kodować w przedszkole o godzinie 23, gdzie mój mąż przyjeżdżał, pytając się, czy wrócę do domu, czy jeszcze nie. No ale jak trzeba było, to właśnie miałam się zapytać, czy masz rodzinę, tak, więc uprzedziłaś. Mam, ale powiem ci, że no właśnie. Mąż, dzieci, spokój, to jest naprawdę też motor napędowy, bo myślę sobie, że bez tego nie można by było daleko pojechać. No to są takie bardzo dobre wspieracze. Tam była, wiesz co, Aniu, bajka, próba bajki. No to jest projektowa bajka właśnie Dziecko z Tomasek, a tutaj jest też taka próba bajki robiona w domu kultury, ale dokładnie tej samej. Tu masz taką dziewczynkę, widać małą, która była kukułeczką, bo taki był efekt, że to kukułki podrzucają, prawda, te jajka a propos praw dzieci. Bardzo fajny, wartościowy projekt, bo pokazał nam, że jednak mamy jeszcze bardzo dużo pracy do zrobienia. Bardzo. Ale ty w tym roku również, w grudniu, przygotowałaś z rodzicami bajkę. Możesz opowiedzieć? No nie tylko ja, bo to powiem, mam taką dobrą duszę, która jest ze mną od początku. Pozdrawiam Ania. Jeszcze raz Ania, tak, z którą jak pytam tylko, że pojawił mi się pomysł, to Ania mówi, ja z Panią zawsze w ciemno, na koniec świata. I to też mi daje taką moc trochę, bo działanie w samotności nie jest dobrym działaniem. No trzeba jednak... Oj, to dobrze, że o tym mówisz. Tak, ono jest, bym powiedziała, w którymś momencie jest destrukcyjne, więc fajnie, jak masz te osoby, które chcą z sobą współpracować, włączają się w te wszystkie projekty, widzą też jak gdyby przełożenie, efekt, zachwycają się, no w ogóle, no właśnie, zachwycają się tymi rzeczami, które im nie sprawiają dużo przyjemności i dzieciaków, więc to jest fajne. No, ta bajka też powstała, ona była też odpowiedzią na nasze dzieci mają wychodne, bo to Ania z rodzicami miała mieć bajkę w swojej grupie i mówi, a może jakbyśmy połączyli siły i byśmy zrobili coś innego, nie takiego jasełkowego, tak, tylko żeby to miało troszeczkę inny wymiar, ale związany ze świętami. No i poszło. No i od ziarenka. I tu jest kolejny filar, współpraca się opłaca, ale tak chodzi o ta radość tworzenia czegoś razem daje moc. Nie tylko z rodzicami, ale też mówię z tą swoją duszyczką, którą tak nazwałaś, swoją zmienniczkę. Dobrze mieć. Patrz, godzina nam minęła, tylko poszła, dlatego ja musiałam przebrać zdjęcia, bo ty mi przysłałaś bardzo dużo, ale byśmy tu 2 godziny byli. Jesteś skarbnicą wiedzy, niesamowicie skromną też osobą, ale bardzo dużo pracujesz w naturze i w oparciu o naturę. Jak widać, można zrobić sobie salę przed klasą, można w naszych realiach zaangażować rodziców, którzy chętnie przyjdą, podzielą się na grupy, wyszukają pomocy, zalaminują, wytną. No bo my, jeżeli my chcemy być tacy najlepsi, wszystko zrobić i nie pokażemy rodzicom też naszego zaangażowania i będziemy ich chcieli odcinać, to wtedy zaczną się robić problemy, prawda? Tak, dokładnie. Ale Aniu, do tego wszystkiego, tak, ja może zacznę, a może skończę tym, no co tak, powiedziałam tak, na właśnie początku. Daję 3 minuty na 3 zakończenie minuty. Dla ciebie, 5 no już, bo już jesteś do tego podczasie, naprawdę ale... wszystkiego, żeby to była wisienka na torcie, jest naprawdę potrzebny mądry, odważny dyrektor, który się nie boi samodzielnych nauczycieli. Bo myślę sobie, że ja słyszałam o różnych samodzielnych nauczycielach, którzy mogą robić, ale tylko do pewnych granic, do pewnych... Tu jest granica. Ja, i właśnie to też jest takie...
Ta granica jest taka trudna, bo myślę sobie, no właśnie, jak mój dyrektor mi powiedział, że mi ufa i dał mi tą przestrzeń do działania i mam jeszcze osobę, z którą mogę to robić, to naprawdę są takie momenty, plus rodzice, możesz przenosić góry i cały czas poszukujesz. Tak a propos, kiedy już powiedziałam w grudniu, to teraz już możemy odpocząć, są święta, przyszedł mail, gratulujemy, że wygrałyście panie grant, rośnie z matematyką, dostałyśmy kolejne pieniądze, Aniu, i kolejny okres działania przed nami. Też polecam bardzo fajny projekt, który robi mBank. Oni sukcesywnie odnawiają. Oni wydają materiały też fajne. Tak, wydają książki, z których można, też skarbnica wiedzy w tych książeczkach, ale też dają pieniążki na to, żeby można było sobie zorganizować różne fanaberie. Żeby, więc, wiesz, pokazać, że matematyka naprawdę jest fajna i można działać i nie dziwić, jest wszędzie. To jest zdolne dziecko czy niezdolne, jeżeli będziemy otulać dzieci matematyką. A propos matematyki, to w środę zapraszam na mój poranek, taki krótkie robię, takie, jak wiesz, poraneczki, teraz będzie. Tak, byłam i naprawdę warto wracać, bo są naprawdę bardzo sympatycznie i powiem szczerze, że warto odkurzać różne rzeczy, bo czasami gdzieś tam pędzimy, że te najprostsze rzeczy gdzieś nam się gubią. One są fantastyczne. Więc tym razem wzięłam się za domino, które już ho, 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 ma tyle lat, a można naprawdę cuda na kiju z nim robić. Więc zapraszam w środę na 11. Ja tobie bardzo, Jasiu, dziękuję. Cieszę się, że się mogliśmy spotkać wirtualnie. Myślę, że nie na jedną kawę. W realu też się spotkamy. Mam nadzieję. Aniu, ja tobie też dziękuję, że tutaj mogłam dzisiaj wystąpić. Cała przyjemność po mojej stronie i po naszych gości, którzy tutaj tyle zaczerpnęli i widziałam tyle zachwytów w swoją stronę, więc bardzo dziękuję. Mamy cudownych nauczycieli przedszkola, a jak wiemy, przedszkole jest fundamentem dla rozwoju naszych dzieci. I tacy rodzice od takiego nauczyciela jak ty, jak pójdą do szkoły, to oni już nie będą się bali współpracy ze sobą, pomysłów, pracy bez książek, z książkami, projektowych. One po prostu wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim. Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj Regina, nasz ekspert całkiem nowy, mówi, kolejny wspaniały nauczyciel, brawo, tak jest. I jeszcze Boże, złoty, jak miło, dziękuję bardzo. Więc pozdrawiam serdecznie i zapraszam na środę i zapraszam na, za tydzień na wieczorynkę. Też będzie całkiem ciekawie, będziemy sobie mówili też o projektach w klasach starszych. Będziemy mieli polonistę tym razem. To pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia. Brawo, dziękuję Asia. Bardzo. Kibicuję ci bardzo, pani dyrektor, też pozdrawiam serdecznie. Naprawdę taki nauczyciel to skarb. Dziękuję bardzo. W takim razie dobranoc. Dobranoc.